No witajcie widzowie do mojego kanału. Idziemy teraz pokonać bossa w Mafii 3. Najpierw się rozejrzymy, co to jest. A tutaj mamy radio. O, radio mamy tutaj zabytkowe. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy skrzynkę z bronią. Dobra, ale musimy chować tą broń. I jedziemy teraz pokonać głównego złola. Głównego złola jedziemy pokonać, ale najpierw zabierzemy jeszcze tutaj... no. Dobra, którego bierzemy? Tego! Chwila przytnę i widzimy się na dole. No, jesteśmy u celu. Teraz idziemy pogadać z naszą przyjaciółką Kassandrą. Ona jest na górze chyba. Nie. Była w dużym pokoju tutaj, na zaplecu była. Dobra, no to idziemy. Teraz idziemy pokonać głównego przeciwnika, jednego z głównych przeciwników, chociaż to jeden z głównych to nie jest to tak, że... Widzicie, nam dość dużo kasy skoczono. Widzimy się na celu. No i jesteśmy u naszego celu podróży. Dobra. Jak widzicie, mamy tutaj do czynienia z wesołym miasteczkiem, z innym placem zabaw. Jest to teren, jak widzicie, zalany. Tu jest, powinien być parking. Parking to powinien być. Najpierw się rozejrzymy tutaj. Jak widzicie, nie możemy wejść główną bramą. Dobra, no to wchodzimy tędy. Tyle w tym złego, że chociaż zima jest w Polsce, bo... Chwila, poczekajcie. A nie da się wejść główną bramą im, zanim przyjdą, zrobić im rozrób, przygotować zasadzki. Dobra, musimy tutaj się przygotować. Well, he ain't got no fucking choice. Cause if he don't, we are fucked like yo mama on prom. Welcome to Baron Saturday's Fun Park. We're sure happy to have you with us today. So put your troubles aside and enjoy yourself. You never know what that dirty old Baron's got waiting for you round the corner. Dobra, gdzie jest kolo? Dobra, czekamy. O, tam mamy jednego. Zawsze lepiej tutaj ze snajperki trochę ich posprzątać. O! Dobra,
Commander. Believe that. Dobra, chyba my już ich zbani. Teraz byśmy tutaj zostali. O, tam jeden jest chyba. Dobra. Załatwiliśmy gościa. Dobra, no to... Rozglądamy się. Dobra. O, tu mamy chyba jednego gdzieś, ale... No, mamy jeszcze dwa naboje. No to schodzimy teraz na dół. O! No to był chyba zły pomysł. Kolejnego poskomiliśmy, dobra. No to teraz schodzimy. Teraz będzie chyba bezpiecznie, chociaż... Czy przy takich ludziach to jest bezpiecznie? O! To są terroryści albo coś. Tu mamy dolary. Żeby nas antagoniści nie zauważyli. Dobra. Jak widzicie, tutaj mamy jakiegoś dinozaura, albo krokodyla, albo aligatora. Dobra. Trochę ich posprzątaliśmy, ale... Dobra, poczekamy, spokojnie na my! Ten kolor to jakby wiedział, gdzie jestem. No, może wie. Jakoś potocznie mówię, gdzie mnie jest zawsze pod latarnią, ale... Dobra, no. A tutaj, do naszej kryjówki. Widzieliście coś takiego kiedyś? Bo ja na pewno nie. Dobra, zaraz tutaj będzie kolejny.
chyba dostał. No cóż, jak się nie chce, żeby stracić kasę, a mamy 975 dolarów. Oczywiście, jeśli uwzględni się inflację, to jest z 70 któregoś, to jest dość inna kasa. Tu jeden. No dobra, tu już mamy 1018. Tutaj mieliśmy jednego gościa, ale on poszedł nas szukać i nie wrócił. Dobra, my tu gadu, ale my musimy teraz załatwić gościa. O! Gość chyba dostał mołotowem. To jak to Japońcy mówią, arigato. Będziemy mieć trochę ciężej. Możemy pójść tutaj. Dobra. Teraz trzeba poczekać, aż kolesie tutaj przyjdą. A coś mi się nie wydaje, żeby tutaj mieli ochotę przyjść, więc udamy się po nich. Dobra. A, jednak idą tutaj. Dobra, no to chyba nas nie widzieli. Lecimy tutaj. Dobra. No, panie Lincoln, co ty pan robisz? A nie wydaje mi się, żeby to było tak łatwe, chociaż... No teraz zwróciliśmy ich uwagę na siebie, więc teraz będą za nami gnać. To my się tutaj schowamy. Dobra. Kolor będzie tutaj zaraz podejdzie. Widzieliście to? Dobra. Dobra, tam mamy apteczkę. Ale pewnie oni są na drodze do apteczki, więc możemy... Kurde, jak prawdziwy taki ruch to zrobiliśmy. Dobra. Mamy tutaj to. Gość zaraz wylezie stamtąd. Po
wysiedzę mu ze snajperki do niego. Wcale nie! To, że oni mają swoje zadanie tutaj być i... Dobra, no to teraz musimy tylko się przygotować. Kolo nawet nie spodziewa się tego, że ja go ustrzelę. Dobra. Teraz tutaj. Dobra, no to teraz tutaj kolejny headshot. Dobra, kolejny, tam jest jeden, ale nie strzelę do niego. Dobra. No, kolor nieźle odrzucony został. Dobra, no to i teraz bierzemy tutaj tego kolesia zaraz w obroty i idziemy załatwić kolejnych przeciwników. Tutaj będziemy mieć kolejnego przeciwnika. No, kolejni lecą. Upiekło im się. Dobra. Oczywiście pan Lincoln Kay jest wojskowym, był to wie jak... Więc wie jak walczyć z przeciwnikami, wie kiedy używać amunicji, wie kiedy używać broni, ale my tutaj mamy nietęgi problem. Dobra, no to teraz tutaj spróbujmy tego kolesia zajść od tyłu. Oj, to jest ich dużo. Dobra, jeden niemilec załatwiony.
ten ma naboje, miał. Dobra. Dobra, teraz muszę tutaj załatwić tego cymbała. Korona mi się wystawił. Dobra. To będzie potrzebne. Też będzie nam potrzebne. Teraz będziemy mieć tutaj na bliski zaś dystans. Dobra, gość został załatwiony. Znaczy sam się załatwił, ale... Było to sposobem zwanym. A też mamy tutaj kolesi w tym miejscu. Dobra. Teraz wchodzimy tutaj, wchodzimy za kolejkę. Dobra. Zmylił mnie ten posąg. Ta rzeźba mnie zmyliła, więc... Jeden z nich, a to... Dobra. Dobra, leziemy teraz tutaj. O! Te atrakcje w parkach rozrywki są naprawdę straszne. Dobra, no to jedziemy dalej. O, teraz mamy już... Powoli już możemy się sykować na... Załatwiony. Że nie przyciągnę go tak. Panie Kej, idź tutaj, kurka wodna. Czekam, aż się wychyli kolo. Może trochę ze złej strony, ale... Dobra, lecimy teraz tu. Dobra.
co z tego nie dostanie się, no, za pomocą snajperki? To można załatwić po prostu zostając im mało towar tam. No, mamy już nasz cel. Czekamy aż się... No i załatwiliśmy gościa. Aby zamykać scenkę. You need to run this through, boy. You think you can come in here and steal my heroin without nobody noticing? I'm not here to steal your heroin, Richie. I'm here to make you pay for what you did to Sammy and Ellis Robinson. I watched you stab Ellis in the gut. I couldn't do nothing about it then, but I sure as hell can now. God damn it. None of that was my idea, you hear? It was all Georgie, him and his old man. They wanted y'all gone, not me. What was I supposed to do, say no? Either that or make sure that I was dead. Oh, no, no, no. No, please, please, listen, listen, just decent thing would be to let a man get in a prayer before you kill him. You can pray on the way up. No, Parker nie żartuje. Wykończył go. When I saw Richie Doucette hanging from that Ferris wheel, I felt a profound sense of disbelief. Nothing like this had ever happened before. The mobsters killed each other all the time, but it was generally a small, contained event. Some greaseball is eating spaghetti and meatballs at his favorite restaurant and gets popped in the head. But this was different. Even then, even before I knew who killed him, I knew that Richie had been put on display. Lincoln was trained in psychological warfare by the CIA. He wanted to terrify the mob, wanted them to know he was going to kill every last one of them, and that none of them would be able to stop him. Hmm. No i w ten sposób ukończyliśmy nasze zadanie załatwić Richiego. No dobra, to teraz idziemy zanieść naszą kasę do miejsca. Dobra, no to wchodzimy na łódź. To jakaś łódź zglicowana, dobra. No to jesteśmy już na łodzi. Wybaczcie, że tak dziwnie mi idzie pływanie albo jedzenie, ale... O, a teraz to miejsce, w którym rozpoczął się ten odcinek. Tak. W tym oto miejscu nasz odcinek dzisiejszy, odcinek, który będzie wyemitowany dopiero 20 stycznia. Wsadzę ten odcinek na YouTube'a, więc dopiero 22 stycznia będziemy się widzieć na kolejnym odcinku. No i teraz wychodzimy do samochodu, z samochodu i idziemy do wsadzić pieniądze do naszej niezastąpionej skrzynki. Bank. Do sejfu.
No i to był właśnie koniec odcinka